takie, że po prostu chciało mi się później żygać. I to jest w mojej ocenie, to nie jest żadna sztuka, jest to gówno, które powinno właśnie skończyć na śmietniku. Dobrze, że wzięłam tabletkę na ciśnienie, to nie będzie aż to tak dramatycznie, ale powiem, że te wypowiedzi są nie głupie, a durne, po prostu do szpiku kości. Pani jako pierwsza powinna zamknąć się, ale to tak centralnie, po prostu zamknąć japę tak po prostu na kłódkę i się nie odzywać w ogóle. Siedzi tam bulgocze, coś bełkocze bez składu i sensu, aby tylko chlastać tym językiem. Nie na granicy, tak, ale pod granicą Polski z Białorusią, tak kolejne jakby występy artystyczne, marnej bardzo jakości, tak, bo już przyjechała Marta Lempart, zresztą brakuje tam chyba już tylko babci Kasi i babci Lodzi. Mój Boże, co, jebać biedę, panie Piasek, nie? I nie chcę więcej was widzieć, ani o was słyszeć. Nie macie nic wspólnego z kobietami, proszę mnie w żadnej sprawie nie reprezentować. Paszli won! Portal OKO.press, wiecie, ten, co jest taki bardzo uczciwy, taki... Tak naprawdę to jest rak, rak dosłownie, to nie polecam tego czytać ani zaglądać, bo można nowotworu dostać mózgu i innych części odpowiedzialnych za przepływ myśli i jakąś logikę. Do wyborców totalnej opozycji nie wszystko dociera, tam można im włożyć jakby dowolną bzdurę, oni to wszystko łykają, będą dalej powtarzać wszystkie te brednie. Ja dzisiaj widzę, że człowiek, który kierował MON-em, czyli był odpowiedzialny za bezpieczeństwo mojego kraju, zachowuje się jak ślimara taka ostatnia po prostu. Nie należy przede wszystkim słuchać takich postaci jak pan poseł Truskolaski, który ewidentnie albo nie uczestniczył w lekcjach historii w szkole, albo po prostu też nie przekazano mu w domu, albo po prostu w ogóle nie ma wiedzy. TVP, TVP Info, nawet Polsat, już nie mówiąc o jakichś tam, no dobra, no jest jeszcze Onet, jest Wyborcza. Dobra, nie, Wyborcza, zostawmy Wyborczą, to już jest denat. Prezydenta Polski wybrały tumany, wsioki, niedołuki, dziecioroby, ochleje, moczy mordy, bezrobotni, w ogóle sam syf, patologia, szlam taki po prostu, wszystko co najgorsze. I właśnie takimi epitetami określa zdecydowaną większość mieszkańców naszego kraju, ta oświecona elita. Dosłownie łapiemy się za głowę, co tu się dzieje na tych ulicach w Białymstoku. Po prostu aż się chce powiedzieć, a idź pan w wiadomo w co. Środowiska lewicowe, można powiedzieć wręcz lewackie niekiedy, to jest wiec polityczny, więc bardzo proszę, aby mieszkańcy Białegostoku w ogóle tutaj nie przychodzili. To już takie tradycje ma chyba Donald Tusk, mi się wydaje, że no jacyś niewygodni ludzie ginęli chyba. Ostatnio 96 ofiar w katastrofie smoleńskiej, to byli ludzie, może nie wszyscy, ale znaczna większość była dosyć niewygodna dla Donalda Tuska. Będą tutaj dowiezione osoby z Warszawy, tęczowy ten cyrk cały objazdowy, który jeździ po wszystkich miastach w Polsce. Jeżeli pan poseł Truskolaski chciał błysnąć, no to błysnął, jak to mówił Tomasz Niecik, jak chrząstka w salcesonie, ponieważ sytuacja wygląda tak, że to pan poseł Truskolaski ma w swoim własnym klubie dzieci i wnuków zbrodniarzy komunistycznych. Jeżeli pan chciał w ten sposób przykryć swoje towarzystwo, z któremu panu jest jak najbardziej po drodze, a chciał pan uprzykrzyć człowiekowi, który został uznany bohaterem narodowym i jeszcze na dodatek nie ma możliwości bronić się zza grobu, to gratuluję. Niech tutaj sobie stoją partie lewicowe ze swoim tęczowym cyrkiem objazdowym. W ogóle tę wulgarność, bezczelność, ordynarność. Nie ma to nic wspólnego z kobietami. Obywatel ma pójść, prawo zebrać sobie podpisy i złożyć ustawę, jaką chce. Jeżeli będzie chciał, żeby jutro wszyscy podrżnęli sobie gardła, to może pójść i zebrać, jeżeli nazbiera taką liczbę podpisów i ten projekt złoży, to Sejm ma obowiązek to rozpatrzeć. I nie ma ona żadnego ani prawa, ani moralnego, ani żadnego kobiecego, żeby reprezentować jakieś tam kobiety. Jeżeli może kogokolwiek reprezentować, to tylko i wyłącznie patologie, po prostu jakieś patologiczne odłamy. To panie, te wszystkie tam, panie, osoby postacie ze strajku kobiet tam i też ten łysa ta pała taka, która tam w drzwiach się przepycha z kobietami, zresztą nie tylko on, tylko tam jeszcze parę innych jest. Jeżeli ja do pani następnym razem zwrócę się na przykład per krowo, albo na przykład per tumanie, albo na przykład jakimś tam jeszcze innym przymiotnikiem, dookreślnikiem, mam nadzieję, że pani się nie obrazi. Taka powinna być relacja, a nie wyświetlać propagandę Aleksandra Łukaszenki. I takich relacji nie jest nikomu potrzeba, ani tu, ani w Polsce, więc
jeżeli takie mają być relacje, jak widzieliśmy, czy Kuby Metka, czy Piotrka Czabana, to lepiej, żeby tam dziennikarze nie wchodzili. Jeżeli w Polsce jest tak dennie bezdenna, po prostu durna, głupia, nie mam słów po prostu, żeby to nazwać, to jest dno dna jakiegoś mentalnego. Jeżeli my mamy taką opozycję, to jak Polska ma zrobić krok do przodu? Przecież zawsze ten cyrk cały objazdowy jeździ sobie po Polsce, po różnych miastach. To są cały czas praktycznie ci sami ludzie, tylko tam gdzieś jacyś nowi dochodzą. Znaczy dochodzą. Tutaj jakby Donald Tusk powinien też mieć pretensje do swojego obozu politycznego, którego kompletnie do tego nie przygotował. Wprowadzili go po prostu jak ciele na rzeź. Pani Nowacka to jest kobieta kompletnie oderwana od rzeczywistości. Zresztą jak i pani Lempart i tamte wszystkie osoby, postacie, które przychodzą tam na te protesty. Ten strajk kobiet, on już ma tak. Po pierwsze w ogóle bardzo niewiele wspólnego z kobietami, jakimikolwiek. Bardziej z jakimiś osobo, postaciami, bliżej niezidentyfikowanej płci. Chociaż już teraz to nawet chyba bardziej tak nawet i ze zwierzętami. I nie różni się ten ruch niczym od komunistów z lat 20. ubiegłego wieku. To jest bolszewictwo we współczesnym wydaniu. Taki na przykład Washington Post, który no, trudno zaliczyć do gazet czy mediów prawicowych, bo on jest taki raczej lewacki, nie lewicowy, lewacki. No i każdym dniem udowadnia i pracuje usilnie nad tym, żeby pokazać, że ta partia nie nadaje się do niczego, nawet na pchanie taczki się nie nadaje. A ten porządek, który teraz ma być zaprowadzony, chcą zaprowadzać również socjaliści, ale też marksiści, trockiści, komuniści. Więc to jest trochę takie zbliżone i zresztą metody też bardzo podobne. Mówię tutaj o LGBTyzmie, który nam się zaczął po kraju panoszyć. A później dołączyły do tego julki, czyli te wszystkie tam gówniary takie tam, jeszcze nie tylko, bo byli gówniarze tak samo, jakieś trzynastki, czternastki, piętnastki letnie. Na nagraniach po wczorajszym głosowaniu w Sejmie, kiedy wyszedł poseł Dobromir Sośnierz, no i został zaatakowany przez komunistów i socjalistów z KOD-u i z innych tam, prawda, strajków macic albo tych, co macic nie mają. Jeżeli ktoś mi mówi, że dzisiaj prawem człowieka jest prawo do aborcji, to niech się po prostu palnie w ten durny łeb. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę musiała komentować żadnego gówna, które tam się pojawi. Bo jest to gówno. I tyle mam do powiedzenia. Styczeń, luty, kwiecień, grudzień wygrałaby polska opozycja na konkurs debila miesiąca. Właśnie dzięki takim intelektom jak pani Gasiuk-Pichowicz, jak pani Lubnauer, tam jeszcze inne wykwity intelekt, Budka, bo to w ogóle jest ten. W ogóle w Polsce nikt nikomu życie nie utrudnia, oprócz tego, że durna opozycja utrudnia życie wszystkim normalnym ludziom w tym kraju. Tak jest. Najpierw zacznę od tego pana, który na końcu mówił, że się nie nadaje do niczego. Ja wyznaję zasadę, że nie nadaje to się tylko dziecku Alfons na imię, a cała reszta się nadaje. W tym przypadku to miałam pewne wątpliwości, że to jednak drugą rzecz nie dołączyć. Także może ten pan faktycznie miał rację. A wracając do kwestii opieki nad osobami, które są wyrzucane z domu, no to powiem tak, w każdym mieście, to czego się śmiejecie, może kochane. Co się pytasz, czemu się śmiejemy? Interwencji kryzysowej bądź coś w tym stylu.